Tadeusz Grzesik nie był rasowym gangsterem. Nie zajmował się haraczami czy handlem substancjami odurzającymi. Był natomiast bezwzględnym mordercą, który swoje zbrodnie popełniał tylko i wyłącznie w jednym celu – wzbogacenia się. W połowie lat 90. z plantatora truskawek stał się liderem gangu, który mordował i okradał ludzi z branży wymiany walut. Do dnia dzisiejszego śledczy zachodzą w myśli, ile osób mógł zamordować Grzesik i jego bando.